Rosjanie wciąż próbują otoczyć Awdijiwkę. To już 609 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wróg nie przestaje próbować otoczyć Awdijiwki. Aktywnie wykorzystuje lotnictwo, informują siły obronne regionu Taurii. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał: przygotowujemy się do ataków terrorystycznych na infrastrukturę energetyczną. W tym roku nie tylko będziemy się bronić, ale także odpowiemy. Wróg dobrze o tym wie. Najpierw usunęli flotę z Krymu. Teraz przenoszą także swoje samoloty dalej od naszych granic. Instytut Studiów nad Wojną informuje, że w ostatnich dniach w okolicach Awdijiwki nie zostały odnotowane żadne istotne zmiany w położeniu wojsk rosyjskich i ukraińskich. Dodano, że w najbliższych godzinach można spodziewać się częściowego wstrzymania działań ofensywnych rosyjskich sił zbrojnych. Dowództwo, zdając sobie sprawę z ogromnych strat sprzętowych i ludzkich, zdecydowało się na ściągnięcie na ten kierunek walk sił rezerwowych. W ciągu doby wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na 10 obwodów Ukrainy. Obwód Chmielnicki jest atakowany już czwarty dzień z rzędu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony rozpoczęło rekrutację kobiet oraz nastolatków do udziału w wojnie na Ukrainie. Rekrutację prowadzi kompania wojskowa Redut. Kobiety mają dołączyć do batalionu ochotniczego BORS, który zostanie wysłany do Ukrainy. Ogłoszenie dotyczące naboru pojawiło się w serwisie V-Kontakt. Kandydatki mają podpisać 6-miesięczny kontrakt, by otrzymać pensję w wysokości 200 tysięcy rubli, czyli niecałe 10 tysięcy złotych. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.